Skolo 10 tysięcy ekspa dostał, okej. Okay. Trzy lata przechodzi twój kumpel Wiedźmina, żeby zrobić platynę? No to trochę zeszło. Racja. No tak, ale te godziny, co wspomniałem, tam te 30-40 godzin, to raczej główne story, podejrzewam, a jeszcze potem poboczne i różne znajdźki zostają, nie? Okej, czyli mamy Vegetę, mamy na Pegoku, jeszcze nie dotarł. Ciekawe, kim będę walczył. Jako Piccolo czy jako Gohan i będę miał dwa supporty? Namek-seijin wa nami hazureta sentouryoku to fushigi na tama o tsukuri daseru chikara ga aru rashii. Dragon Ball to ka iu yatsu o tsukutta no wa kisama daro. Dragon Ball no koto made shitteru no ka? Sono Dragon Ball ga ichiban no mokuteki da. Ore tachi ni yokosu nda na. Ikura Namek-seijin datte yo. Walenie mu paczką. Tak jak wcześniej było, nie? Dostaliśmy jakiś item od Chi-Chi czy od Bulmy i zamiast coś w stylu, no tam możesz z tego użyć, napij się, żeby odrodzić sobie życie. To było coś tam, kopsnij sobie albo golnij sobie. To też mnie rozwaliło tłumaczenie. A, to jest Saibameny teraz. Kojcura, kieko dekisou da ze. Jiaozi, widzieliście w tłumaczeniu? Jiaozi zamiast Chaozi. Yamcha-san. Jiaozi. Yamcha-san. Puar-san ga itteta Yamcha-san? Ah, omae ga Goku no musuko tte iu. Naruhodo. No ja już się Łukasz boję ekipy Freezera. To ja już znam tłumaczenie z Xenoversa 2, co mnie zabiło. Że połowę postaci z tego z Ginyu Force przetłumaczyli, a połowę nie przetłumaczyli. To jest porażka. O Jezu, Yamcha i Saibameny, to... Już widzę tą scenę. Podwójne combo, elo. O, siódmy poziom mają, no no. Wow, 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 koledzy. Uwaga, uwaga. Ej, no co? Wini w końcu, dokładnie tak. Dobra, tak. Oj, oj, oj. Kamehameha. Ja też kamehameha. Yamaselko. Hasenko i prawie de. Dobra. I został ostatni. Przerwało mi. Yamcha jeszcze nie naładowany?
Już naładowałem. Serię Z. Naciśnij L1 plus R1, gdy twój wskaźnik wsparcia jest pełny, żeby rozpocząć z postacią wspierającą wspólny atak o nazwie Seria Z. A, czyli jak mamy supporta po prawej na dole, to jego kółko musi być całe i wtedy to się odpala, okej. Okay. Co mi to da? Jakie kombinacje fajne. He, spoko, taki mini filmik. Fajne. Ciekawe ile jest tych kombinacji. Siemano Zach, witam, siema. Jak wypada system walki? No spoko. System walki, jak i cała reszta, naprawdę fajnie. Oprócz tłumaczenia. Walka troszeczkę wygląda jak w Xenoversie, ale no inaczej się gra. Wygląda wszystko kozacko, a inaczej się walczy, bo raczej wybierasz po prostu pojedyncze ataki, pojedyncze kombinacje. Nie jest to takie swobodne jak w Xenoversie. No bo to nie jest bijatyka, tak? To jest action RPG, czyli równie dobrze mogłoby to być walka turowa, tak jak na przykład w Final Fantasy. Jezu, ten Yamcha. Aaaa! No tak, pięknie, pięknie. To na miniaturkę ten Yamcha. Na miniaturkę. Czy już jedną kultową scenę mieliśmy? Bo teraz mam dwóch supportów. Kamehame. Tak. Wow, ale on ma HP dużo. Pięć pasków i ma 13, teraz już 14 tysięcy życia. O, mogę boosta odpalić. Co tu się dzieje? Aha, to jest cios napy, tak? Jakiś z kosmosu. Wow. No napa tutaj konkretnie leci. Muszę uważać z życiem w ogóle. Blokuje, ciekawe. A teraz... przełamał mi obronę, nice. Dobra, zaraz zginę. Działo kuj coś tam, kamehameha. I lasenko. Potężna przyjaźń. To się samo odblokowało, czy ja w podkowo? A ja to w podkowo włączyłem, nie chciałem, ale dobra, spoko. Może być. Użyj mięsa. No właśnie widzę. Mam mięso w ogóle? Nie mam mięsa żadnego. Nie mam przedmiotu. Niestety. Nie zrobiłem żadnych leczących itemów. Oj, dedzik. Tak. Mamy to. Aj. To nie miało aż takiego... Wow. O, pomogli mi. Go zatrzymali, spoko. Okej.
Ale trzeba spierdzielać. Wyszedłem. O! Czyli da się uciec z tego, dobra, to już chociaż coś wiemy. Czyli da się uciec z tego kółka, tak jak myślałem. Trzeba po prostu dobre uniki zrobić. A, zablokował to. O! O, dokładnie. Tak trzeba było zrobić. Potrójny pałek, spoko. No tak, ja tak myślałem, że da się to kółko, ten specjalny atak nappy ominąć. To taki damage zrobiło? Dwa paski życia mu to zabrało chyba. O kurde. W ogóle wtedy padłem, a teraz żadnego paska życia nie straciłem. Także trochę różnica była. Rączka ułamana, na, a krwi zero. Jiaozi. Ach, to tłumaczenie. Piękne. Siemano Sony, witam, cześć. Jak wygląda sprawa z otwartym światem? No, świat jest dosyć rozległy, ale nie jest chyba taki w 100% otwarty, wiesz? Przynajmniej tak przed premierą się wypowiadali ci tam wszyscy twórcy. Ogólnie możesz latać sobie w sumie do woli, ale jakiś taki ultra mega gigantyczny chyba a la Wiedźmin to nie jest. Ale sporo jest lokacji na ten moment. No tylko co, ja gram teraz trochę ponad 3 godziny i na razie mam pierwszą sagę, więc wiesz. Jak się odblokują dalsze planety, to ocenimy. Jak na przykład Namek się odblokuje, to zobaczę, czy jak będzie saga Namek, to można tylko latać po Namek, czy można w międzyczasie sobie polecieć na Ziemię, nie? Czy na przykład po skończeniu fabuły mogę dopiero wszędzie latać. No to się okaże. Ale ogólnie jest duża dowolność z lataniem. W każdym momencie mogę sobie robić misje poboczne i latać w sumie gdzie chcę. I świat jest na ten moment, widzę, że dosyć spory. Także nie ma co narzekać. No nie ma sprawy, Sony, nie ma sprawy. No właśnie, teraz pozostało czekać na Goku, rację. Omosiroi. Yatsu ga kuru made mattete yaru. Tada shi 3 jikan dake da. Sore ijou wa matte yaran. 3 jikan? Matte da tte nan no imi mo ne e janei ka yo. Bagabagashi. Ore wa ima asoru zo. Nappa! Ore no iu koto ga kiken no ka? Sumane. Tsui choushi ni notte chimatte. Nappa, jaki posłuszny piesek w ogóle. Ima no ano dekai yatsu no obie kata. Ano chibi wa serani motto tondemonai tsuyosa da to iu no ka? Jakby Jirena przetłumaczyli? Pewnie Jiren.
Tak jak było zamiast Janemba, to było Dży normalnie. Janemba, Janemba. W Xenoversie pamiętam. Janemba. Z tego też nie mogłem. Porozmawiaj ze wszystkimi, świetnie, a postacie stoją obok. Yatsura, doczy ni shitemo jinrui o ze... Piccolo, omae wa iza to natta... Dou iu koto da? Shary Jiren, no? Jiren. Datte... Yokei na shimpai o suru hima ga aru na. Piccolo-san... Piccolo-san... Minęły już prawie kolejne 3 godziny, a po Son Goku nie było nawet śladu. Goku... Hajaku, kite kure! Aha, jeszcze z Piccolo można pogadać. Czekaj dalej na Son Goku. Na pewno chcesz kontynuować tę opowieść? No jasne, że chcę, a czemu nie? Właśnie miałem jakieś leczenie ustawić, jeżeli mam w ogóle. Co ty? No! Nanda? やつしかいかカロットか。ベジータ。こいつらの言ってるのは本当かカロットかどうかは知らんが、戦闘力5000とか。ちょっと、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 
jest over 9000. No to tutaj, no. Dobra, let's go. Wow. Silne są te niektóre ataki, spoko. Kamehame. Demoniczny cios błyskawiczny. Okej, fajna kombinacja. Ale uniki. Laika pro. A, była kontynuacja. Dobrze. Kamehame, to mówisz ten cios jakiś i na selkę. O, znowu co on teraz skombinuje? Okej, no ten wybuch był konkretny, nawet nie wiem jakbym mógł to ominąć, ale... Na wpuść się chyba zdenerwował. Boom. Boom. I co tam mamy jeszcze? Fala wybuchowa? A, no to nie, bo to... O, jest. Seria Z. No to będzie GG. Wtedy zabrało dwa paski u Nawki, to teraz pewnie podobnie. Nie? O kurde. No to ja się zboostuję, zobaczymy co ty na to. Aha, nie mam tego na maksa paska. O fuck, muszę uważać. To na wpuść teraz odpalił jakiegoś power-upa wielkiego. Oh shit. Ale fajnie, że tak da się uciekać przed tym, spoko. Boom. Kamehame. I w sumie tyle. Kosior, dzięki za follow, dzięki wielkie. Demoniczny cios.
O, to w miarę sporo zadara. Aj, kontynuacji nie trafiłem. Znowu jakieś boosta odpalił. Oj! Yeah, KO. No ale dobra, raz mi się udało zgliczować i zbugować grę, co wywaliło grę całkowicie do menu PlayStation. To już jest sukces. Ale super to wygląda, te wszystkie animacje, te filmiki, bardzo ładnie, nic nie zacina. Fajnie zrobili. Wow. To jest ten moment, co w Dokkan Battle jest karta. LR-ka Piccolo. Kozak. Ładnie strasznie ta animacja, wszystko. Fajnie. A super, dwie eski, jeden raz miałem A i końcowa ocena A, no coś tu nie gra, eski przeważają, więc S powinno być. Gocha, uciekaj. Ty zamknij się, uciekaj. Pluszowy mistrz Karin, pluszowy Shenron. Pluszowy Shenron? Nie no, ja tym Chichi, nie? Żeby mieć S wszędzie, muszę S-kę zdobyć, tak myślisz? No możliwe, możliwe. Kilka minut wcześniej. A, tu będzie pokazany ten moment z Goku, tak jak on wraca na ziemię i tego typu rzeczy. Pewnie. Yes, zita za. Goku. Kamsa. Isokuzo. Tsukamare. Kamu. O. Ciekawe, czy jest pokazany trening tutaj w tym, w sali z grawitacją, tą Gravity Chamber. Czy to wszystko będzie, jak Goku trenuje z Gohanem, co SSJ2 zdobywają. Kurde, tyle tutaj może być smaczków, tyle bajerów, jak to jest tak szczegółowo pokazane. Jej, Mr. Popo, odblokowany. Jako to lider społeczności jakiej? Społeczność bogów, Mr. Popo, no. On jest liderem bogów? No bez jaj. Dobre. To jeszcze jednego lidera mi brakuje do odblokowania. Tak, komnata ducha i czasu, tak, dokładnie, Crashu, tak jest. Zapomniałem polskiej nazwy, zawsze mam w głowie Gravity Chamber i... A nie, czekaj, komnata ducha i czasu to jest coś innego, a Gravity Chamber to jest coś innego chyba. Bykol, siemano i dzięki za follow. Bo Gravity Chamber to jest ta sala grawitacji, to jest pewnie coś na statku, nie? Z tego co pamiętam, co tam Vegeta trenował, czy Goku trenował. A właśnie komnata ducha i czasu to jest tutaj u Popo i tak dalej. Leci Goku, let's go. Son Goku vs Vegeta, no i to jest tytuł, i to mi coś mówi w końcu. Te keki ga otatsu.
Tyle nagród odblokowałem, tyle różnych bajerków, a kiedy ja to użyję? Jestem ciekaw. No nic, na razie sobie to zostawię na później. Teraz są ważne walki. Później to rozkminię. Czym więcej itemów, tym będzie więcej rozkminiania, więc spoko. Superowa gierka, no też mi się podoba, bardzo fajne. Wszystko w sumie oprócz tłumaczenia jest jak najbardziej spoko. I mówię, fajne to jest, bo jest mega szczegółowo. Chyba najbardziej szczegółowo jest story opowiedziane ze wszystkich Dragon Ball, jakie wyszły. Tak mi się zdaje. Jedynym przyjacielem. Goku spadł w randze, teraz Gohan jest najlepszy. I teraz Rage Gohana. A, bo tak, no Wszechmogący jest jakoś tam połączony z Piccolo, nie? Czy oni się zamienią? Jakoś tak to było. Ten mu przekaże życie, czy coś w tym stylu, już też nie pamiętam. To jest właśnie dobre, mega można sobie przypomnieć. Każdy wie, że prawdziwym ojcem Gohana jest Piccolo. No, dokładnie. Wszyscy oprócz Toriyamy to wiedzą. Korosu junban ga kawatchimatta ga docchi ni shitemo onaji koto da. Gusha gusha ni tsubureta musuko o mita toki no Kakarotto no kao ga tanoshimi da ze. O-o, nie ma Gohana. Nappa w szoku. No i się zaczyna zabawa. No i się zacznie. A Goku Kaiokena odpalał chyba dopiero jak walczył finalnie z Vegetą, nie? Jeżeli się nie mylę, to pewnie teraz jeszcze Kaiokena nie będzie. O Boże. Yamcha is the best. Z Nappą też był Kaioken? No zaraz się dowiemy. Uj, jaki damage od razu. 17 poziom Goku odblokował. Okej, okay, ładnie, ładnie. No ale damage robi. Oj. O. A, co teraz? I koniec, i GG. Kręgosłup mu złamie. Tak, to akurat pamiętam. Co tak będzie trzymał, nie Nappę u góry jakoś. A, no tak, to było chyba na chwilę odpalenie Kaiokena. Cyk, 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 trzy ciosy i kręgosłup połamany. Chyba coś takiego było, no. Teraz coś mi świta. Mery, dakara kisama wa Vegeta ni makaseru. Daga, ore sama mo kono mama ja kiga suman.
O, jest. Speed hack odpalony. O, piękne. No i wszystkie sceny super są ujęte, nie? Tak jak Gohan ratowany przez Piccolo, leżący Yamcha, wybuch Chaozu, rozwalony Nappa. No wszystkie te momenty są tak samo odwzorowane. Super to wygląda. Ja ten go dobiję teraz. No, no. Bezlitosny Vegeta. Dobra, myślę, że dzisiaj skończymy tą sagę z Vegetą i to będzie idealne zakończenie. Pewnie jeszcze ze 3-4 walki zostały. Zwykła forma, z małpą forma, pewnie następna zwykła forma. Trochę tego pewnie będzie. Okej. Okay. Na mapie mogę mieć Kaiokena chyba. Po dotarciu do pewnego punktu głównej opowieści zyskujesz transformację. Okej. Okay. Aby dokonać przemiany, otwórz paletę transformacji, przytrzymaj L2 i R2 i naciśnij który z przycisków. Transformacja zwiększa twoje statystyki, ale stopniowo obniża punkty zdrowia i ki, co czyni z niej ryzykowną, ale opłacalną. Nie? Kepasa? Nie, teraz nie mam przemiany. Okej, okay, czyli to jest stosowane w walce. Chcę zobaczyć przedmioty. Czy mogę sobie dać jakieś mięsko do jedzenia, czy coś w tym stylu? A jeden punkt zdrowia mi daje. Tak. Nie, na razie to zostawiam, bo może jak się je ugotuje, to są lepsze. To sobie na razie zostawię. O, i te prezenty. I te prezenty. Ktoś kojarzy, co ja mogę z tym zrobić? Czy już coś mogę? Czy dopiero później mogę je jakoś rozpakować, dać? Tak samo te itemy, te skrzynki, co to jest? Bo nie za bardzo wiem, co mogę z tym zrobić i gdzie. Szczerze mówiąc. Sklepikarz. A jest gdzieś sklepikarz niby? No tu na mapie nie ma sklepikarza z tego co widzę, chyba że jestem ślepy. Ale wydaje mi się, że tutaj nie ma sklepikarza. Dobra, a co to jest? Jedzonko. Kucharka, okej. Okay. To może podlecimy do tej kucharki, nie wiem, cokolwiek mi to da. Nie wiem, czy dobrze lecę do kucharki. Dobrze lecę. Zobaczymy, co to jest po prostu. To jest w ogóle dom Goku? Konnichiwa. O, co przewodnik, co mi tu? A, miejsca polowań mi pokazuje i tak dalej, okej. Okay. To mnie na razie nie interesuje, czyli w wiosce są jakieś sklepiki czy coś w tym stylu. Tu jest jakiś mechanik. No. Cena, ja mam tylko 3000 kasiory, to prawie nic. Okej, okay, to jakieś maszyny, nie maszyny, co mogę sprzedać? Mięcho mogę sprzedać. Te wszystkie rudy mogę sprzedać. Te prezenty. Nie, na razie mnie to nie interesuje.
O, tu jest eliksirek, okej. Okay. Vita drinki, duży Vita drink. Z 5 drinów na wszelki wypadek kupię. I starczy, bo i tak. Praktycznie wszystko przechodzę na full HP. Wystarczy trzymać dystans i jest easy. Póki co. Dobra, lecimy. Robimy story, kończymy. Kończymy tą sagę Saiyan, mam nadzieję. Rozwalimy po drodze bazę, żeby mieć itemki, jakieś expa. Okej. A jak rozwalę smoka, co mi to da? O, wystarczyło go raz trafić, okej. Okay. A to jest... przeciwnik w szale, a to nie chcę. To jest ta sceneria, to jest finałowa walka Goku versus Vegeta. I tu będzie ta poza taka fajna chyba. Też ikoniczna scena. その時の数値が低いと貴様のように弱い星へ送り込まれるのだ。要するに貴様は落ちこぼれだ。落ちこぼれだって必死に努力すりゃエリートを超えることがあるかもよ。面白い冗談だ。いてんしめ。 Fajnie, te kadry wszystkie robią praktycznie takie same jak Wajna. Super. No, no. Let's go. 60 tysięcy życia, okej. Okay. A ja mam 62 tysiące. Oj. O, no co to było? Wow. Opa. O. A nie mam many, okej. Okay. Wow, Vegeta jakie uniki, no no. On za chwilę się robi czerwony i ja nie mogę atakować wtedy, bo jest tak jakby niewrażliwy w ogóle. Znowu to serio. Mi pozostaje tylko unikać. I znowu unik robi. A przejść do ofensywy, okej. Okay. Uff. Udało się to zatrzymać, ale fuks, ale fajnie. A to co, Kaiokenik? O nie! Kamehameha w Kaiokenie, o tak.
I like it. Maksymalne ładowanko. Kurde, głupia kamera jest strasznie. Muszę się naładować szybko. I przemiana. Wsparcia nie ma. Nie. Oj. I znowu to. Tak, niektóre walki są wymagające, tak. To widać i też słyszałem. O Jezu! Ale damage tu zrobił. Mimo tego, że zrobiłem teleport. Dobra, chyba... Nie! Gin, błagam, gin! Nie, nie trafiłem. Zabił mnie! Nie miał życia! A wiecie dlaczego? Bo nie ustawiłem leczenia, które kupiłem. Kupiłem leczenie i go nie ustawiłem. No to jest po prostu mistrzostwo świata. Dobra, teraz się nie bawię, gdzie jest przemiana. Aha, no fajnie, fajnie, że trafił. Na razie przemiany Kaiokena jeszcze nie mogę odpalić w ogóle. Ale no to było oszukane, nie? Jeden cios wystarczył, żeby go rozwalić. O Jezus. Nigdy nie, dosłownie nigdy nie trafię tymi bliskimi atakami. To jest taki bullshit. Te ataki na blisko, tak są wolne. I nie da się tego skombować w żaden sposób nawet. A, teraz muszę go zatrzymać, tak? Okej. Zatrzymany. Bakara! No super. Tyle razy co to Kamehameha nie trafiło do padek. Ciągle używa tych ataków, co się robi czerwony, czyli niewrażliwy wtedy. I znowu.
Ciekawe, kiedy tego Kaiokena będę mógł użyć w końcu. Wow, ostatni mnie trafił, dziwnie. O nie! Nie wiem, jak ja wtedy odblokowałem Kaiokena, bo teraz nagle nie mogę go odpalić w tym stylu. Nie ma tej opcji w ogóle. O, była. A, bo to dwa naraz muszę nacisnąć, ja to jestem dobry. Kaioken cały czas był dostępny. No i mi przerwie Kamehame pewnie. No, oczywiście, że tak. Wow, 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 wow. Legecik. Ty się tam opanuj. Kolegen. Co jest? No wszystko blokowałem. Ładuj się! No i to jest coś. Dawaj, gin, 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 gin. Nie, 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 nie. Oj, nie mam many. Oj, niebezpiecznie. No i zero. Fuck. Znowu tak blisko przy samym końcu. Nie mogę użyć leczenia, bo go nie założyłem. Rozumiesz? Ale no muszę tak zrobić, bo będzie łatwiej o wiele. Bez żadnego problemu. Bo on mnie rozwala przy samym końcu, nie? Jak już nie ma życia. Ale teraz zamuliłem. Myślałem, że Kaioken jest zablokowany, a zły przycisk naciskałem. A wystarczyło użyć Kaiokena od początku i byłby easy. Easy koniec by był. Mam nadzieję, że pozwolą mi w ogóle do menu dojść teraz. Aha, trochę mnie cofnęło, no dobra. Ty, ale jak te itemy się ustawia? Jak ja to wtedy... A, tak, no dobra. Okej, teraz już ustawiłem. Książkę dla dorosłych zdobyłem. Super item. Rozwalasz całą fortecę, jest książka dla dorosłych jako item. Oh yeah. Chude mięso dinozaura. To był chudy dinozaur. Dobra, ale już mam leczenie, więc spoko.
Teraz będzie na luzie i od razu używam Kaiokena. To jest idealne połączenie, patrzcie. Cyk, Kaiokenik i let's go. No i już pasek zdjęty praktycznie. Okej. Od razu mu zabrałem to życie. W Kaiokenie jest taka moc. Goku był zmęczony, więc nie mogłem zrobić uniku. Mamy HP praktycznie porówno. Oboje 30 tysięcy. A czemu ja nie mogę robić uników? To ktoś wie? Czy nikt nie wie? Czemu nie działa blok, a nie uniki? Oj! Unikaj tego! Muszę się uleczyć! Trójkąt. No to wcale tak dużo mnie nie uleczyło. Szczerze wam powiem. Ten Kaioken jest taki trochę niebezpieczny. Ale teraz zrobię konkret action. Boom. Dobra, mamy boosta, który oczywiście schodzi, bo on sobie zażyczył ataki śmieszne. Nie! Musiał mi przerwać wszystko. Wow. Na końcu będzie duża kulka. Oj! I szybciutka kontra poleciała. O, damage zrobił. Nie, Goku, obudź się. Cokolwiek, maybe. A, oczywiście. Unik. I teraz ta długa sekwencja, co nic mi nie daje. Zostało mi ostatnie leczenie. W sumie długie siedzenie w Kaiokenie nie jest też takie dobre. Muszę przyznać. I jeszcze jedno kamehame. Please. Nie. A tak będzie nieskończony. Ale jak go uniknę, to kamehame jest GG. Ale oczywiście ja go nie uniknę, no bo po co? Tylko zaraz zginę. No nie, no dostałem tym, no przecież to jest niemożliwe. Okej. Koniec. Ale na końcu ten Vegeta się odpala na takim przekręcie, nie? No ale to była najbardziej wymagająca walka jak na razie. Pamiętam polskie tłumaczenie. Czosnkowe działo. Galik Gun, czosnkowe działo. O, tu Goku jest taki zbuffowany. Pamiętam tę scenę. Jak nie on. Takie muły wielkie. Tam wtedy stara kreska jeszcze w DBZ była na początku. Coś jak Master Roshi jak robił. A, Kamehame swoje.
Siema. A dobrze, bardzo się gra. Właśnie kończymy, podejrzewam, pierwszą sagę. Saiyan. Właśnie była główna walka z Vegetą. Za chwilę 4 godzinki pykną. Więc idealnie, koniec sagi. Wystarczy na dzisiaj, myślę. Ale gra się super. Oprócz tłumaczenia, to wszystko inne jest świetne. No i jeszcze nie wiem, co się robi z itemkami, jak na razie. Mam jakieś prezenty, nie prezenty, ale ani tego w menu głównym nie mogę użyć, ani nic takiego. Nie wiem, co z tym zrobić. Na początku gry coś tam pozwolili dać, jeden prezent chyba, jako taki tutorialowy, a teraz zdobyłem tych itemków i nic z tym nie mogę zrobić. No tak, jeszcze będą walki, racja, te małpiszony będą, tak, to jeszcze pewnie z jedna, dwie walki będą z Vegetą. Bo tam widać, że te prezenty dają jakieś buffy, nie? Tam plus 3 do czegoś, plus 1 do czegoś, ale nie mam pojęcia, o co chodzi. Okej, teraz mam piszone przypłuczamy, super. Znowu mogę Kaiokena odpalić. Aha. On ma tylko 7000 życia, okej. Chyba bez tragedii, jak rozumiem. No dobra, on ledwo żyje. Czy ulepszałem skille? Nie, nic, dosłownie nic praktycznie nie robiłem, wiesz? Nic nie robiłem z żadnymi skillami i innymi bajerami. O, Kamehame nie sięgał, ale... Tylko praktycznie pchałem fabułę do przodu. O, koniec, super. Są skille do ulepszenia? A gdzie to się ulepsza? Jak ja to mogę ulepszyć, Aszki? Bo ty pewnie jesteś dalej, czy coś, tak? Czy jutro jest stream? No właśnie nie wiem, jutro wieczorem na pewno nie będzie streama, chyba że w dzień zrobię stream. To zobaczę, czy w dzień, ale wieczorem to mnie nie ma. A, S, A, S i dostałem A, okej. Okay. W zakładce postacie. Genkidama. Wszyscy ręce do góry. Fajnie to wygląda, kurczę, wam powiem, no ładnie. Zaraz zobaczę Aszki to ulepszanie skilli. Ale te sceny są piękne, Jezus. Idealnie z anime wyciągnięte te kadry. Nie wiem jeszcze jak Aszki... O, znowu dostałem te itemy, nie? I co my z tym robimy, z tymi prezencikami? Zaraz zobaczę, o co chodzi z ulepszaniem skilli, to najwyżej mi podpowiesz. W zakładce postacie, tak? Dobra, skipnę to, bo oni i tak będą tylko lecieć, no to wiadomo, że się nic nie stanie. Walka o władzę z księciem Saiyano. Okej, i co? I mamy postacie, tak? Mamy Son Gohana.
I co, i tutaj coś mogę zrobić? No nie za bardzo. Drzewko, okej. Okay. A, dobra, ja zapomniałem o tym, ja to rozkminiłem na początku. A, to mi się odblokuje z... O Jezus. O Boże. To mi się odblokuje, rozumiem, jak przejdę dalej story, nie? Zablokowane na razie, okej. Okay. A, ale śmieszne. Spoko, a tu co, są jakieś pasywki? Masenko poziom trzeci. Czyli po prostu co? Więcej będzie bić, tak? Dalej nie mogę, no dobra. Lewe jest fajne. No tak, ale tu masz ogłuszonym przeciwnikom, czyli albo jak go trochę pobijemy i oni są zmęczeni, to pewnie to. Albo jak Krillan ich oślepi, to wtedy jest jako ogłuszenie. Coś w tym stylu pewnie. Prawie jak Hidden Potential w Doganie. Dobra, na razie starczy. O właśnie, i o co? Właśnie najgorsze są te przedmioty. O co chodzi z tymi przedmiotami? Okej. Okay. Do punktów zdrowia, do ki. I na razie to Z będę ulepszać. Plus 1% do ataków ki. Nie mam. Jeszcze kogoś tutaj. O! Połączenie ma, to połączenie pewnie coś tam daje. No spoko, Aszki, spoko. Jak ci się uda tam ogarnąć cokolwiek związanego z tymi. Związanego właśnie z tymi prezentami, to możesz mi pisać, jasne. No ludzie. Okej, okay, tego szalejącego bossa sobie ominiemy. Bo po co mi on? A nie wiem w ogóle, czy Aszki wtedy byłeś, ale już raz udało mi się... No Boże, walka. Musiałem kichnąć i walka. No, wracając do tematu. Nie wiem, Aszki, czy wtedy byłeś. Ale już raz udało mi się zgliczować i zbagować tego. Zbagować grę mi się udało, że się wyłączyło. Wyłączyła gra i wróciło do głównego menu PlayStation. Taki jest ten kozek. Wywaliło grę i tyle. No, bo ja miałem taki, takie coś zrobiłem, że właśnie randomowy przeciwnik, tak jak teraz, mnie zaatakował w tym samym momencie, co się włączyła walka, główna walka ze story, z Piccolo. I zablokowało dialogi, nie mogłem nic zrobić i za chwilę wywaliło grę. Dwie walki naraz walnęło, tak jakby. Jest zamiast Yajirobe Żarłomir, to jest piękne. To jest w ogóle over 9000. O, destruktor dysk. On mogą chyba odepnąć tym. Jak dobrze pamiętam. このことを知っていたら
しいが残念だったな。No, SSJ będzie ciekawe na pewno. A nie, to ja Jiro, o Boże. Sorry, Żarłomir. Żarłomir, sorry. No tutaj odwzorowanie co do anime jest świetne. Idealnie kadry są, sceny są zrobione, super to wygląda. Bardzo rozbudowane szczegóły są. Okej, Gohan versus... Dobra, i jak ta moja Masenka ulepszona? O kurde! Jaki damage! No nie, chociaż w sumie Vegeta teraz jest słaby, ale... Tak czy inaczej. No zobaczcie to. Eska. 56 tysięcy ekspa? 14 poziom, wow. Szczkoj gakime! I kagen ktabali arale! Masenko jest spoko, bo jest szybsza chyba od Kamehame trochę. Krili... Tanomu... Kite... Ek... Goku! Dajobu ka? Potrawkę na PD bierzesz? Ale to trzeba aż ki ugotować, tak? Te potrawki. Rozumiem. Siemano, LMZ. Siemano, cześć, cześć. Co daje dodatkowa opowieść w Deluxe oraz ta stała premia do ataku? Nie mam pojęcia, nie mam Deluxe. No stała premia, no to pewnie po prostu zjesz jedzonko i masz boosta do ataku i tyle. A dodatkowa opowieść, nie wiem czy to jest dodatkowa opowieść, to jest chyba to, że jakiś element w grze odblokowujesz szybciej, a nie, że jest dodatkową opowieścią, tylko coś tam chyba szybciej odblokowujesz, ale każdy może to odblokować, tak mi się wydaje, w tej wersji Deluxe. Ale no mówię, nie orientuję się na 100%, bo ja mam zwykłą wersję. No, Genkidama, mini. Genki dama da. Ya... Yatta na. Krili... Soito... Yatsu ni... Butsukete kure! Wakatta. Yatte miru. Makasete kure. Kso... Ciekawe, czy trafi? Fajnie sobie. Anna ni ugokare chan. Oreno ude ja aterare nai. Genki dama wa me de mite ateru no de. No, wydaje mi się, że to jest coś w tym stylu, tak, że po prostu jakiś element gry odblokujesz szybciej i tyle, nie? A tak to chyba przez przechodzenie zdobywasz to samo. Tak mi się wydaje. W każdym razie nie są to jakieś większe różnice mimo wszystko. Son Goku ni genki dama o denju shita kaiyō da. Sono genki dama wa chikyū jū no negai o atsumeta tama to koto. No to Krillen ma zadanie, dobre. Fajne jest to, bo ja dużo rzeczy już z zetki w ogóle z początku pozapominałem, to teraz fajnie można sobie przypomnieć wszystko. Yatsu no aku no ki o kanjiru nda. Jest, leci. Przeskoczył, o nie. No, cały czas około 50 osób, tak. Dzisiaj są dobre wyniki, bardzo fajne, no. Mega się cieszę. Dużo ludzi. Oby było więcej, tak jest. Oby było tak na wszystko, no. Mówię, co do na przykład dalszych streamów, to na pewno będą na dniach. Czy to jutro, czy w niedzielę. Jutro na pewno streamu wieczorem nie będzie. Może będzie w dzień, ale wieczorem tam na pewno nie, bo mnie po prostu nie ma.
No i oczywiście zapis będzie ten. Stopniowo wrzucany na YouTube'a, w razie czego jak ktoś tam nie oglądał od początku. A linki do jakichś grup YouTube'ów czy coś macie u mnie na dole, pod streamem w opisie są wszystkie linki do social media. No i co, Vegeta rozwalony i to będzie ten moment, co oszczędzą go. I pewnie sagę Saiyan mamy skończoną. いい加減にしてくたばっちまえ。しまった。Ty, on ma ogon ciągle, a przecież Piccolo mu urwał ogon. Jak to? Nie. Ja w ogóle zgubiłem ten moment, gdzie jemu ogon odrósł. No, zgniecie go. Ja pamiętam, nie wiem gdzie to było dokładnie, ale pamiętam, że był taki moment, że Goku na Hama wyciągali ogon, nie? Coś takiego było. Nie pamiętam w jakiej sadze, w jakiej części to było. W GT, no właśnie, w GT. A w tej scenie Gohan chyba był bez spodni, co? W Zetce. Tak mi się coś kojarzy, nie jestem pewny. Ale wydaje mi się, że nie miał spodni w tej scenie Gohan, oryginalnie. Ale mogę, coś mi się kojarzy, że to tyłek było widać. No właśnie, w GT mu ogon wyciągali, nie? Jako mały Goku to było. Mały Goku w GT. Tak, no właśnie, nowa Leta lata, no. O, Vegeta tam... Dokana odpala na smartfonie. I wszystko się od tego zaczęło. I do teraz mamy Vegetę. Przez wszystkie serie, przez Dragon Ball Super. Czemu Goku? No, w tym momencie był już Senzu? Bo nie używali jeszcze, nie? Przynajmniej w grze. Ale jak było w anime, to nie pamiętam. Czy już używali Senzu, czy jeszcze nie? No właśnie, chyba tutaj jeszcze Senzu nie używali, co? Ale oryginalne Senzu były już w sadze Dragon Balla zwykłej, tak? Bo mały Goku stamtąd Karina kota poznał, który miał Senzu. Tak mi się wydaje coś. A jakimś cudem nagle nie używają tych Senzu, nie wiem. W DB Senzu było, a w Zetce na początku nie używali. No właśnie. No w sumie ciekawe pytanie. Czemu przestali używać Senzu? No pewnie tak Toriyama wymyślił, żeby nie było za łatwo, nie? Bo wtedy zawsze mógłby Senzu używać i koniec. Ogólnie zawsze mogliby mieć pakę Senzu przy sobie, dostajesz bęcki, zjadasz tam Senzu i walczysz dalej, i tak w nieskończoność. Bulma-san, Yamcha-san mo... Oretachi igai wa minna yararete... Piccolo mo shinjimatta...
O, na koniec sagi są napisy, widzicie? Spoko. Bulma-san, nakanaide. Moshikasuruto, Saiyajin ni korosareta minna o ikikaeraseru koto ga dekiru kamoshirenai. E? Saiyajin tachi wa Piccolo no kao mite Namek seijin da tte itta nda. Sono Namek seijin no kokyo Namek sei ni ikeba motto kyouryoku na Dragon Ball ga aru hazu da tte. No tak. Moshi mo sono Namek sei tte toko ni iku koto ga dekitara Dragon Ball ga tte ni hairu kamoshirenai. No śmieszne rozwiązanie w sumie, to można to wziąć troszeczkę jako troll, nie? Że po sadze są napisy już. Jakieś tam częściowe. Pewnie inny team na przykład. Odcinek w ogóle. Ale jaja, ale super to wygląda. Co? W ogóle odcinek, w ogóle trailer mamy. Mega. Jakbym długie anime oglądał. Ale jaja. Całą sagę następną zapowiadają. No idealnie, no przecież ta gra jest nienormalna. Ale to teraz plus 10, nie? Plus 10 do zajebistości. Mega. To mi się strasznie podobało. No. Ładnie.